ten smutek, lekkie zmęczenie na twarzy to wynik wchodzenia w rolę. Tak da się to zauważyć, no to może nie tylko wynik wchodzenia w rolę, ale wynik tego, że jesteśmy na finiszu ciężkiej pracy i, no i trzeba się będzie tak zebrać. Nie, ale jest też coś takiego w opowieści, którą ja staram się tym George'em tutaj wspólnie z partnerami, znaczy nie, no z reżyserem, bo mówimy o George'u, pokazać. No to jest człowiek dosyć sfatygowany tym życiem, trochę mu dało w kość i o tym też jest no, ta opowieść. Także to, co pani zobaczyła, kawałek prawdziwego George'a przemieszanego z Mirosławem Bagą. A co było najtrudniejsze w tej roli? Czy podobieństwo do sytuacji różnych, życiowych, poniekąd dramatycznych, sytuacji, które się zdarzają, o których mówimy od życia? No, najtrudniejsza to była ta sekcja zwłok, to rozcinanie i grzebanie się najgłębiej jak można w człowieku, bo to Wiśniewski jest takim reżyserem, który nie odpuści żadnej sekundy, nie odpuści żadnego tekstu, on po prostu zmusza nas do grzebania tak bardzo głęboko w sobie, że to no to już czasami zakrawało na jakąś medycynę sądową, no, ale dobrze, no, to jest, myśmy byli tak głęboko, że teraz jakby przed taki etap prób, kiedy zaczęliśmy te rany jakby tak trochę już zaszywać, żeby one były tam bolały, ale żeby to nie było tak wywalone. No, bardzo ciekawa praca i myślę, że to było najważniejsze, to doszukanie się tej głębi w człowieku, w relacji. No taka prawdziwa aktorska praca, w żadnej sekundzie niepowierzchowna, w żadnej sekundzie wszystko tam ma swój podtekst, wszystko jest opowiedziane głęboko w głowie i myślę, że Wiśniewski tego dopilnował i, no i my też staraliśmy się aktywnie w tym uczestniczyć. No i to było najciekawsze, no, ta głębokość poszukiwań, głębokość ogromna. Właśnie, bo w Seksie dla opornych, w drugiej części Seksu dla opornych również jakby opowiadacie o problemach małżeńskich, ale troszkę inaczej, troszkę można łatwiej dystans tak, nabrać. No, tak, ja nie chcę mówić, że tam jest powierzchownia, a tu jest głęboko. No jest inaczej, ale też no, nie ma co ukrywać. Myśmy nie zawsze to podkreślali, że ja to zawsze przynajmniej podkreślałem, że to Michel Rimmel ze swoimi dwoma sztukami, no to nie jest ani Czechow, ani Olbi też, ani wielki dramat amerykański. To jest jakaś współczesna opowieść, tak jak oglądamy setki filmów, to mogło być, to co roku powstaje kilkanaście albo kilkadziesiąt amerykańskich filmów tak opowiadających o jakieś małżeństwa. Natomiast dramat Olbiego funkcjonuje od czasu, kiedy powstał do dzisiaj i będzie funkcjonował przez następne 100 lat, dlatego że on jest, no, on jest tak skonstruowany, to jest arcydzieło po prostu. Tylko arcydzieła dają możliwość takiego głębokiego zanurzenia się w temacie, w sobie. No i my to staraliśmy się wyzyskać, wykorzystać jak tylko się dało cały ten materiał. W sensie, jak pan tutaj nazwał, arcydzieło. Czy zobaczymy Mirosława Bakę innego? Bardziej ogołoconego, bardziej, że tak powiem. No nie wiem, wszystko co robiłem, starałem się, żeby było bardziej i bardziej. Pewnie następną rolę, którą będę robił, też będę się starał bardziej i bardziej. No, nie wiem, jak Państwo obejrzą tego Mirosława Bakę. No będzie to na pewno ja w tej opowieści, no bo to jest tak, że ja nie konstruuję jakby innego człowieka, którym jestem, tylko jestem takim rodzajem aktora, który siebie wkłada w tę rolę, albo nie wiem, może rolę w siebie. No nie wiem, w każdym razie nie ma tu jakichś wielkich z mojej strony ani charakterystyczności, ani inności. Głównie jakby koncentrujemy się na tej treści, naprawdę. Nie ma żadnego przerostu formy nad treścią. Najważniejsze jest, żeby to było mocne, prawdziwe, głębokie. Więc mnie Państwo zobaczą w muszce tej czy innej, naukowca, historyka, ale
No i na pewno nieco innego człowieka niż Karol w związku z Barbarą. Nie, tego się nie obawiam. No, ale tak. Będzie inaczej. Będzie trochę inaczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję.